Siemaneczko ludziska, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Let's Play'u. Tym razem przygodówka. O przygodówce już wam wcześniej mówiłem, że coś planuję. I właśnie to był ten plan, słuchajcie. Nie wiem, czy ktoś kojarzy The Neverhood Chronicles. Po angielsku, a po polsku można powiedzieć The Neverhood. Czyli gra przygodowa, klasyka, słuchajcie, 96 rok, gra Neverhood, ona była czymś takim, można powiedzieć, nadzwyczajnym, czymś innowacyjnym, czymś nowym, słuchajcie. Cały świat, który został tutaj przedstawiony, został ulepiony z plasteliny, naprawdę, każdy poziom został zaprojektowany właśnie z plasteliny, masę tutaj plasteliny wykorzystano na stworzenie tej gry. Także słuchajcie, nie pozostaje nam nic innego, jak zagłębić się w ten świat, w tą przygodę, razem z Claymanem, razem z naszym głównym bohaterem, którego przyjdzie nam ogarnąć. Właśnie to jest ten pan, który tutaj leży w tym momencie. Swoją drogą, w ogóle ścieżka dźwiękowa, która tam przegrywa w tle, jest też czymś klasycznym, naprawdę. Jest i nasz Clayman, czyli taki plastelinowy ludzik, który jest śmieszny, słuchajcie, bo to tutaj może teraz tak, osoby, które lubią i cenią najbardziej grafikę w grach, to im teraz wyżera oczy i krew im płynie z tych oczu, ale moje serce się raduje, jeżeli ktoś Neverhooda i Claymana kojarzy i jeżeli ktoś w to grał, jeżeli ktoś pała do tego taką samą sympatią jak ja. I serdecznie dziękuję, jeżeli ktoś zostanie, bo ta gra naprawdę na to zasługuje, słuchajcie. Masa humoru, takiego dosyć specyficznego i bardzo dużo fajnych, ciekawych zagadek logicznych, czyli to, co tak naprawdę w przygodówkach myślę, że powinno być najważniejsze. O, jak na chwilę zostawimy Claymana, to zobaczcie, co on robi. On się bawi po prostu, tak? Taki śmieszny, można powiedzieć, trochę przypomina takiego kaczora. Swojego czasu Royo robił z tego sentymentalnie przez gry i nawet ulepił takiego Claymana, którego, kurde, no odwzorował praktycznie 1:1. Bardzo fajna sprawa. Jeżeli nie zapomnę, to wrzucę wam gdzieś adnotację do tego, jak właśnie takiego Claymana sobie ulepił. A tymczasem ruszajmy w naszą przygodę. Trzeba by było stąd jakoś wyjść. Postaram się, bo ja już nie pamiętam, jak dokładnie się wszystko przechodziło, wszystkich zagadek, łamigłówek, nie pamiętam, jak je rozwiązać, dlatego troszeczkę nam to ten let's play zajmie, nie będę się tutaj spieszył jakoś super. Będę się starał wam pokazać jak najwięcej takich śmiesznych sytuacji, nie będę ich unikał, będę w miarę wszystko próbował sprawdzać. Okej, dobra, tutaj mamy taką wajchę, no, drzwi zamknięte, Claymem patrzy do góry, jakiś młotek. Dup. Jeszcze raz młotek. Dup. I jeszcze raz młotek. I dup. Dobra. Rozwaliliśmy drzwi. Jest wszystko ładnie, pięknie. Teraz tak. Sprawdźmy, do czego służy ten przycisk. No możemy sobie wyjrzeć przez okienko, tak naprawdę, no właśnie, mówię to, co mówię. Każdy poziom został zaprojektowany z plasteliny, słuchajcie, to jest coś niebywałego. Z tego, co pamiętam i z tego, co słyszałem, ma wyjść jakaś, nie wiem, czy kolejna część Neverhooda. W każdym razie na Kickstarterze coś tam chyba było organizowanego. Okej, lecimy dalej, słuchajcie. A dalej mamy kolejne pomieszczenie. No chodź, Clayman, bo nasz główny bohater nazywa się Clayman. Dobra, trzeba by było stąd zejść, tak? Zejdźmy w takim razie. I oczywiście nasz Clayman, nie byłoby go i nie byłoby tej gry, jakby on nie pakował się w takie tarapaty. Dobra, mamy takie coś, co nas wypluło na szczęście, może nie lubi plasteliny. Sprawdźmy, co mamy tutaj. Wielki, czerwony przycisk. Nie ukrywam, że to pamiętam. No nic. W każdym razie dużo właśnie takich ciekawych, myślę, przygód i takich ciekawych akcji będzie nam tutaj Clayman wyprawiał. Tutaj mamy takie wiszące sznurki, kółka, za które możemy pociągnąć. Teraz tak, ten, z tego co pamiętam, właśnie odsłania te drzwi, ale jak ten sznureczek puścimy, to niestety drzwi się zamykają. No i teraz myślę, że za dużo nie trzeba myśleć, jak
podstawić właśnie to coś, bo możemy na to nacisnąć, ma takie nóżeczki, można podstawić pod taką linkę. O, trudne to nie było do wymyślenia. Pociągnąć za to i sprawdzić, co się stanie. Czyli to bardzo lubi jakieś takie kółeczka i nie za bardzo chce puścić. Niech sobie to tu stoi i sprawdźmy jeszcze, co jest na dole. Słuchajcie, co jest na dole? Zejdźmy sobie po tej drabince. A na dole mamy, nie wiadomo, co to tak naprawdę jest. Jedna wielka pustka i kosz na śmieci razem z jakimś dziwnym czymś. A to dziwne coś, słuchajcie, to jest jakaś taka skrzynka pocztowa. My pal Clayman, have you seen my cool music box? Aha, music box. Be careful when you play, sincerely will. I słuchajcie, te tutaj wiadomości są generowane tak naprawdę chyba z tego, co zauważyłem, losowo. Jeszcze nigdy nie przeczytałem wszystkich. Za każdym razem jest tutaj coś innego napisane. To jest kolega właśnie Claymana, Willy. No. I także możemy czytać i czytać i czytać. W końcu natkniemy się na wiadomość od Williego, że czytam za dużo tak naprawdę, więc... Możecie sobie to poczytać. No, tutaj nie ma co wprowadzać w polskiej wersji językowej, bo tutaj nie ma praktycznie tekstu. Jedyny tekst to chyba tak naprawdę to jest ten, który tutaj widzicie w całej grze. I możemy sobie tak czytać w nieskończoność, myślę. Znaczy, na pewno jakoś tam się kiedyś gdzieś kończą te wiadomości, ale nie wynika z nich nic tak naprawdę innego czy ciekawego, to na pewno, no bo dowiadujemy się, że nasz kolega Clayman ma kolegę Williego i pisze do niego w czasie rzeczywistym przez skrzynkę pocztową, gdzie go tutaj nie ma. No nic, w każdym razie wyjdźmy na zewnątrz. Tutaj zmieni się troszeczkę wygląd. Jak widzicie, w tym momencie jesteśmy tutaj z takiej pierwszej, widok z pierwszej osoby. No musieli jakoś to zrobić, by można było przechodzić pomiędzy kolejnymi lokacjami. Tak właśnie to wygląda. I teraz tak, mamy możliwość pójścia w prawo i mamy możliwość pójścia prosto i mamy możliwość pójścia... A, to pójdziemy prosto. Pójdziemy prosto, słuchajcie, bo tutaj jest naprawdę coś ciekawego. Jeżeli chodzi o początek gry, to myślę, że was to zaciekawi. Osoby, które nie znają tak naprawdę Neverhooda, bo te, które... Osoby, które znają Neverhooda, tak naprawdę wiedzą, co tutaj, czego możemy się tutaj spodziewać. I słuchajcie, mamy tak. Zebraliśmy taką dyskietkę, która tutaj była. Te dyskietki, zobaczycie, do czego nam będą przydatne. To zobaczycie później. Co mamy tutaj? On tak zawsze fajnie tymi paluszkami, jak do czegoś podchodzi, coś chce się zabrać, to tak tymi paluszkami rusza. Okej. Aha. No właśnie. I teraz patrzcie, mamy tutaj jakieś tam dud i takie czerwone TNT. Więc trzeba tego chłopka zapewne, za dużo nie myśląc, trzeba tego chłopka chyba wymienić właśnie na TNT. TNT. Dobra, co jeszcze nam zostały? Nóżki nam zostały, więc zmienimy nóżki na te dwa z lompem. To będą TNT. Okej, super. No i zagadka się zakończyła. Patrzcie, to wszystko jest ulepione z plasteliny. Nawet właśnie takie jakieś pulpity. Także mówię, w tym tkwi innowacyjność i old school klasyka właśnie Neverhooda. Nikt nigdy czegoś takiego chyba, myślę, nie powtórzył do tej pory. Okej, okay, co my tutaj mamy? Możemy sobie patrzeć tak. Tutaj się obrócimy o 180 stopni. I teraz mamy tak. Co mamy tutaj? Pójdźmy w lewo. O, jakiś wielki grzyb. Wygląda trochę na muchomora, co? Oczywiście nasz Clayman, jak to Clayman, musi wszystkiego spróbować, musi wszystkiego dotknąć. Zazwyczaj później tego żałuje. Tak żuje. Okej. Okay. Zaraz. Ja nie wiem, czy czasem nie było to tak, że jak zjadłem... No i? No właśnie. Za każdym następnym chyba zjedzonym właśnie takim, nie wiem co to jest, owocem, taką kulką z tego grzyba, nasz Clayman chyba
dłużej beka. Albo mu się odbija, żeby to nie było tak brzydko, prawda? To za każdym razem mu się chyba dłużej odbija, zaraz zobaczymy. Aż mi się zrobiło niedobrze, powiem wam szczerze. No ale okej. Ej, Clayman, ale już może byś przestał, co? Halo? Clayman? No to chyba zepsułem. No i zepsułem grę. Ej, Clayman! Przestań! Stop it! Chyba razem z tym, co mu wychodzi przodem, wychodzi mu też coś tyłem. Nie wiem, czy ma zamiar przestać. Chciałem wam pokazać to, ale no bez przesady. Clayman! Ej, Clayman! Clayman! Przestał. What? Myślałem, że o wiele krócej będzie bekał za trzecim zjedzeniem tej kulki, no bez przesady. No ale właśnie takie różne, ciekawe rzeczy się tu wydarzają. Co tutaj mamy? Nacisnąłem jakiś przycisk. Zawsze naciskam wszystkie przyciski, bo lubię. Leci woda. Okej, ładnie animowana woda. Tutaj zamkniemy sobie to wszystko, żeby nikt nam tej wody nie wyłączył. Woda jest potrzebna. Nie wiem tak naprawdę do czego. Dobra, idźmy dalej w takim razie. Co mamy tutaj? Tam, top, pac. I do samego końca. A cóż to za ciekawy żuczek jest? Okej. Mogę to dotknąć jeszcze raz? No coś nam się tam świeci. Tak naprawdę nic do końca człowiek nie wie. O! Pozytywka! No i oczywiście Clayman, jak to Clayman musi wszystko... O! Gra. No jak mu się Micha cieszy, no tak. Trzeba pokręcić Clayman. No. Zepsuło się. No jak widzicie, wśród tego wszystkiego zawarty jest tak... No właśnie, taki specyficzny, można powiedzieć. O, tak milutko, tak? Sobie usiadłeś. O, najgorsze co może być. Man, in your face. Okej. Udało się mu jakoś tam uciec. Jak zwykle, Clayman, mówiłem, cały czas w tarapaty. Cały czas w tarapaty, nasz kochany Clayman. Spadła dzięki temu, że on tutaj tymi szczypcami nam tutaj kłapie, spadła nam zapalniczka. Zobaczmy, coś to za zapalniczka. Oczywiście, Clayman wszystko, co znajdziemy, chowa sobie do tej swojej klaty, tak naprawdę, można powiedzieć. I zastanawiam się czasem, czy nie użyć by tej zapałki na przykład na takim lądzie. Tylko teraz się zastanawiam jak. Aha! Po prostu nacisnąć tą kukłę. Oczywiście standardowo odpalamy od buta, bo od czego by innego. No i dajmy takiemu stworkowi TNT. Zobaczmy, co on na to powie. No, taki dobry Clayman, tak. Oj!
A z tego co pamiętam, to to jest chyba Willy. Także kolega, kolega Claymana. Ale nie, nie jestem pewien, ale chyba tak. Dobra, no wybuchło. Ebło. Dobra, nic tak naprawdę tutaj już nie znajdziemy, bo potwora pokonaliśmy i jakoś tam. Jakoś się udało, co prawda bardzo dużo szczęścia Clayman miał, ale to wiadomo, szczęście sprzyja Claymanowi cały czas, bo inaczej by go tutaj nie było z nami. Inaczej by nie robili kolejnej części. A swoją drogą, ciekawa sprawa, bo Microsoft chyba wydawał wtedy jeszcze gry i wydawcą właśnie był Microsoft tej giery. Pamiętam, mam jeszcze właśnie gdzieś na CD Neverhooda i tam właśnie taka srebrna cała płytka od Microsoftu, to dodawali często do jakichś na przykład komputerów czy coś. Okej, okay, tutaj, no nie, takim diabelskim, można powiedzieć, takiej diabelskiej kolejce. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Mamy przycisk. Tak naprawdę, jakby człowiek chciał się dowiedzieć, do czego wszystko służy, to musielibyście chodzić wszędzie i na przykład tak, ja tam, pamiętacie, nacisnąłem jeden przycisk za tymi drzwiami, przy tej takiej głowie nie wiadomo czego, jakiegoś dinozaura, czy co to w ogóle jest. I tutaj mamy kolejny przycisk. Z tego, co pamiętam, te przyciski, ajejej, tu. Nie jestem pewien, ale te przyciski chyba nam są potrzebne do tego, by otworzyć pewne wrota, albo żeby popłynęła woda, już nie pamiętam, ale chyba właśnie o wrota chodzi. Dobra, trzeba stąd wyjechać. Naklikać się muszę w koło tej całej spirali. Kto to w ogóle robił? Ale jeszcze, słuchajcie, nie, to nie wszystko, jeżeli chodzi o takie spirale właśnie w takich wózkach, uwierzcie mi. Jeszcze będzie tego sporo. Dobra, chodź Clayman, chodź. Nie ma czasu, lecimy dalej Clayman. No niestety pozytywka już jest zepsuta, więc nic tutaj nie wskuramy. Clayman się już nie ma czym bawić, ale spokojnie, znajdziemy mu jakieś inne zabawki. Mam nadzieję tylko, że się chłopak... Można skracać te drogi, klikając chyba jeszcze raz, z tego co pamiętam. A nie, nie można. A to dziwne. Okej. Dude. Wychodzimy stąd. Tutaj chyba już nie mamy nic do roboty tak naprawdę, póki nie przejdziemy w pewnych miejscach dalej. Ale nie, chyba tutaj z tamtej miejscówki chyba już nigdzie nie będziemy szli. W każdym razie to nie jest takie małe, na jakie to wszystko wygląda. Tutaj pójdziemy sobie później. W każdym razie... O właśnie, tą głowę, którą tam... klikaliśmy, to jest taka sama jak tutaj i z tego co sobie chyba przypominam, to właśnie tam uzupełnialiśmy wodę i ta woda chyba tutaj przez to leci, możliwe. Trzeba by było najpierw tu przyjść i sprawdzić, czy ta woda leci, czy nie, bez naciśnięcia tam. Ale jakbyśmy chcieli wejść tutaj, słuchajcie, no właśnie, patrzcie, mamy tutaj takich 5 lufek, czy jak to tam, takich dud, czy co, takich rurek, które wydają odpowiednie dźwięki. No i teraz tak, wypadałoby... A, no tak, przecież ja jeszcze nie mam czegoś, co mi jest potrzebne, żeby... zwróćcie uwagę na to H tutaj na górze. Nie mam jeszcze takiego czegoś, co będzie mi... co mi pozwoli właśnie otworzyć tamte drzwi i rozwiązać tę zagadkę z tymi rurkami. Jeszcze znowu ten sam soundtrack tam gdzieś w tym... No tutaj ten przycisk od razu mogę wam pokazać, do czego służy. Patrzcie, jaki wiatrak w ogóle, też jest cały nie z gliny, a z plasteliny. Dobra. Tutaj mamy do ułożenia właśnie to H, które było nad drzwiami. I teraz tak, te szare są po prawej, to będzie takie H. Te szare są po prawej, a te niebieskie są... Nigdy nie byłem dobry w układaniu tych klocków, mówię wam szczerze. Nigdy nie byłem dobry w układaniu tych klocków, ale zobaczmy, jak nam pójdzie. Zobaczmy, czy to pójdzie tak. Nie sądzę. Aha, jeszcze muszę te tutaj ustawić, bo są na odwrót. Ojej. Dobra, zróbmy to tak. Tylko nie, zaraz, ja muszę to zrobić tak.
Zawsze ten sam problem. Jak zrobić, żeby było dobrze? A jeszcze muszę to z góry ściągnąć. Oh shit. Ale to z góry ściągnąć muszę. Nie, bo to na górę, a to ma być na dół. Okej. Nigdy w te klocki nie byłem takie właśnie dobre, jakie tutaj są zaprezentowane. Pamiętam, że to się kupowało takie na koloniach, kurcze, i zawsze człowiek miał problem z tym, żeby to wszystko ułożyć dobrze. Nie, bo to tak w takim razie wciągnę na lewo. A ja na lewo tego wciągać nie chcę. Pomyślmy. No to muszę bezpośrednio na lewo dać, a to muszę tutaj dać, więc muszę to stąd wyciągnąć jakoś. A kurczę, jak próbowałem nagrywać i zobaczyłem i chciałem sprawdzić, czy ta gra w ogóle odpaliła na nowym systemie i czy uda mi się ją nagrywać, to rozwiązałem to w miarę szybko. Pomyślmy. Teraz potrzeba mi tego tutaj ustrojstwo. Zobaczmy, czy tak wyjdzie. No okej, jeszcze to tylko tutaj potrzebuję wsadzić. Także tutaj muszę jakoś to pomyśleć. Także prawą stronę mamy ułożoną. Pomyślmy. Tak. Nie, bo teraz to pójdzie na dół, a ja tego nie chcę na dole, ja chcę to na górze. O! Udało się. Dobra. Metodą prób i błędów tak naprawdę. Mówię, jakiś słaby w te klocki zawsze byłem. No i mamy H, możemy iść dalej. Otworzyły nam się te drzwi, dzięki temu, że ułożyliśmy właśnie tą łamigłówkę. Mamy kolejną kasetkę, o której wam wspominałem. Kolejną kasetkę, o których wspominałem. I słuchajcie, mamy tutaj taki komputer właśnie z takimi tutaj miejscami na kasetki. Już wam troszeczkę zaspoileruję. Mamy jedną kasetkę, mamy drugą kasetkę i mamy trzecią kasetkę, bo chyba trzy zebraliśmy dokładnie. I teraz patrzcie. Uzupełnili nam się tutaj trzy kasetki i możemy sobie odpalić filmik. One oczywiście muszą być zebrane wszystkie, żeby cały film był płynny tak naprawdę. Hello! To też jest klasyczne... Me Willy Trombone. Klasyczna gadka, słuchajcie, tych co grają. These discs tell a story. Story about good. Story about bad. These discs are all that are left of the true story. True story of the closing of the third age. Willie know that once you know this truth, then you know what to do. Listen, I tell you. No i zobaczcie, to jest właśnie Willie, który opowiada nam prawdziwą historię, co się stało. I te dyski właśnie będą nam potrzebne do tego, żeby tą historię całą poznać. World full of beauty and wonder. This world, the Neverhood, a world where he could live forever and evermore. No i tutaj już kolejnych dysków nie mamy niestety, także trzeba będzie je zdobyć, żeby dowiedzieć się prawdy, całej prawdy, która została po Willim, i żeby wiedzieć, co robić tak naprawdę. Ale ja tutaj wam serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Neverhood wam się spodobał, a zwłaszcza tym osobom, które w Neverhooda nie grały, bo te, które grały, to pewnie wiedzą, z czym to się je i że jest to wspaniała produkcja. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za wasz czas. Mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej. Ja na pewno mam zamiar przejść jeszcze raz Neverhooda, bo już go słabo pamiętam, zwłaszcza końcówkę. No i odkrywajcie ze mną właśnie tą historię, co się stało w tym Neverhood. Trzymajcie się, do usłyszenia. Jeżeli się podobało, zostawcie łapę oraz komentarz. Będę wdzięczny. Cześć!